pali truje! I tą piłę będziecie mogli zgarnąć w tym materiale. Pan Marian jest tutaj kumplem Mariusza Szweda. No. Dobra, zebraliśmy już autografy od wielu osób. Siema, tu Grabo z tej strony. Jestem we Wrocławku z koniem. Jutro robimy szkołę, ale bez konia. I jedziemy na mecz Anvil. Let's go. Nie będziecie pytać, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w gospodzie pod rumianym jabłkiem. Byliśmy tutaj 2 lata temu chyba, albo rok temu. Również jak jechałem na mecz Anvilu. I słuchajcie, jest to no, naprawdę niesamowicie. No, macie konia, obok konia sobie możecie zjeść obiadek. Więc generalnie jest fantastycznie. Możecie się drzemnąć. Bo można się przespać. Jesteśmy, jak wiecie, już na hali. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Jesteśmy dzień przed meczem. W zasadzie to doba przed meczem, bo jest 18. Jest trening, najprawdopodobniej młodzieżówka sobie trenuje. Jest gotowość. Kibice już tutaj, jak widzicie, przygotowali wszystko, także te wszystkie piękne oprawy i tak dalej, które widzicie w telewizji. To nie jest kwestia godzinki przed meczem, tylko już jesteśmy dzień przed meczem i to już jest gotowe i na pewno to nie jest wszystko. Ja tutaj dopowiadam. O, tutaj jest dobry mikrofon. Że tutaj chłopak, którego może ogląda, może nie. Ja tak sobie przed chwilą weszliśmy, stoję i tak ziomek patrzy taką dłuższą chwilę i tak z daleka. Dzień dobry, czyli chyba rozpoznał, więc pozdrawiam. I dopowiem wam teraz jeszcze jedną rzecz, że tak jak często jeździłem po pokazach po całej Polsce, to tutaj rok temu we Wrocławku naprawdę ta publika to wszystko zrobiła na mnie mega wrażenie, bo tutaj jak jest mecz, to ta hala jest cała zapełniona, ta hala jest cała zapełniona. I naprawdę, jak tutaj stałem, to aż mi głowa bolała od tego huku, co był. Więc Wrocławek, jesteście kozakami. Jojo, właśnie poszliśmy prosto z hali do galerii, ale przy okazji Igor wpadł. Siemano, cześć. Rozpoznał mnie i poprosił o zdjęcie. Igor, fan Anvilu, Wrocławek, czy... Tak. Okej, okay. Fan Anvilu, tak. Czyli nie ma sensu pytać kto. Dobra, jaki wynik obstawiasz jutro? O Jezu, jutro no na pewno Anvil wygra. Okay. A ile? No, na pewno z 10 punktów przewagi. 10, z 20, zależy jaka będzie forma naszych zawodników. Okej. Okay. Kogo obstawiasz, że będzie takim topowym zawodnikiem? Albo twój ulubiony? Łączyński, może Łączyński. Okej, okay. A twój ulubiony zawodnik? Sandres? Nie. No tak, chyba tak. No to elegancko, tutaj jeszcze Air Force'y. Od razu pierwsze co, pokaż co tutaj masz. O, fresh. Elegancko. No to co, to do zobaczenia gdzieś jutro na meczu. Piąteczka. Dziękuję, wszystkiego dziękuję. Dobrego. Dzięki. Dojechaliśmy. Witamy. Dzień dobry. Dotarliśmy i od razu ekipa się zebrała. Ja miałem pomysł, żeby nagrać tam TikToka, już będą dzieci, że po prostu kto trafi trójkę, ten zgarnia opaskę z buka. Tylko tak teraz pomyślałem. Że ja nie będę odbierać telefonów od nauczyciela, które sobie wygooglują to. Pozdrawiamy Cię, Michał, Oftar. Ale no, szkoła podstawowa to jednak nie ten target. Takie wystarczą, takie mogą być. Zobaczcie teraz. Jak na matematyce normalnie. To by chyba musiała karaczka przyjechać. Dobra, bo tutaj od samego
moja akcja życia. Jesteśmy już po pokazie i po robieniu wsadów. Słuchajcie, dostałem od razu tuż po zakończeniu przekazu, dostałem takie coś, gdzie tutaj są normalnie moje zdjęcia z tej akcji. Ale tajnik macie, Włocławek, kozak. Teraz szybko idę się myć i jedziemy pod halę. Hello. Ready? Yeah. I saw your dunks, man. Appreciate it, dog. You too. I see yours. Hey, it's incredible. Yes, sir. Good luck, man. Appreciate it. Cześć. 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 Powodzonka. Drużyna już dotarła. Jest ze mną pan Marian. Kierowca wszystkich. Panie Marianie, jak to jest wozić takich zawodników w ogóle? No powiem szczerze, że zawsze marzyło mi się koszykarskie drużyny, ponieważ w młodości troszeczkę próbowałem swoich sił na parkiecie jako amator, totalny amator i zawsze lubiłem, że powiem, koszykówkę, dlatego marzenie moje było wozić koszykarzy, no i się spełniło. No to pan spełniony jest. Dokładnie tak. Elegancko. A co, grzeczni są? Bardzo grzeczni, bardzo tak? Lubię, tak. No, myślę, że tutaj koszykarze, czy piłka ręczna, czy siatkówka to zawsze były grupy, które się lubiło wozić i myślę, że nie tylko ja to potwierdzę, tylko też koledzy różni, którzy wożą. A jak dzisiaj trasa minęła szybko w miarę? My przejechaliśmy wczoraj, tak, bezkolizyjnie, przejechaliśmy autostradą, więc nie było żadnego problemu. Elegancko, super, dzięki Pozdrawiam, bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, pan Marian jest tutaj kumplem Mariusza Szweda, no nie, no po prostu. Chodziliśmy razem do szkoły. O proszę, które to były lata? 90. do zespołu szkół samochodowych w Szczecinie. Jaki świat jest mały. Świat jest bardzo mały, mogę. Więc pan Mariusz to kolega z młodych lat. No niestety gdzieś tam nasze drogi się rozeszły, czasami gdzieś tam jakiś rzadki, bo kontakt, ale jeszcze się trafi. Synowie też skaczą teraz. Tak jest, dokładnie. Przejęli sprawę. No tam wspaniała ekipa. I Mariusz, zresztą charyzma została do jego. Tyle lat, co ma i co wyprawia. To jest coś wspaniałego. Niesamowite. Dziękujemy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz pozdrawiam. Dobra, prosto z autobusu dotarliśmy na halę. Kurde, tu jest zawsze klimat. Ale mam jeszcze, moi drodzy, piłę świeżą. Patrzcie, jaka elegancka. Na której będzie dużo autografów. I tą piłę będziecie mogli zgarnąć w tym materiale. A co zrobicie, to zobaczymy później. Coś wymyślimy i coś wymyślimy. Dobra, już wymyśliłem, szybko. Napiszcie w komentarzu, kto jest waszym ulubionym zawodnikiem PLK i krótko po prostu dlaczego. I będzie taka piła, później zobaczycie ją ze wszystkimi autografami. Do zgarnięcia. Siema, siema, mogę autograf? Cześć, pewnie. Elegancko, super. Ja pewnie będę chciał od ciebie. Za powodzonka. Dobra, zebraliśmy już autografy od wielu osób. Hop, 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 hop. Tutaj macie jeszcze... Takie piłki w ogóle nie kupicie, bo to jest logo Energa Basket Liga. Więc mamy dużo autografów. Co tutaj dużo mówić? No musicie napisać w komentarzu po prostu, kto jest waszym ulubionym zawodnikiem. No. Niekoniecznie z Anwilu, niekoniecznie z Kinga Szczecin, po prostu. Ja od ciebie muszę mieć autografię. Poznać. Mogę autografię poprosić? Co tu robisz? No, przyjechałem ponagrywać trochę, pooglądać, autograf, co się dzieje. No i po autograf. Wszystkiego dobrego. Na razie, dziękuję. Dobra, to jesteśmy pod halą, czekamy teraz na mecz, wyszliśmy sobie zobaczyć, co się dzieje. Auta się już zjeżdżają, kibice. Jedna połowa boiska, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, to są te flagi i tak dalej, będzie oprawa. Ale na drugą stronę hali jest tak naprawdę przygotowana ta lepsza część, będzie oprawa sektorowa po całości z jakimś napisem.
I nawiązaniem do tytułów mistrzowskich, także kibice już grzeją atmosferkę. I to wiecie, jak jesteście koszykarzem z boiska, kibice wam robią sektorówkę na całą długość hali z trzema tytułami mistrzowskimi, no to wskakuje trochę adrenalinki. Także zaraz postaram się też to nagrać na początku meczu, zobaczycie co i jak. Patryk, jaki obstawiasz dzisiaj wynik? Dla Anvilu, no. No dla Anvilu, ale plus minus, tak, jakbyś miał wstawić. 10. 10 więcej? Tak. No to zobaczymy. Dzięki. Jak obstawiacie wynik meczu? 87-79. Dla kogo? Dla Anvilu, no. Dla kogo innego. Właśnie, jaki wynik? 80-70 dla Anvilu. No Anvil wygra na pewno 90-84. Dobra, zobaczymy. Dzięki. Nie wiem czemu, ale bardzo polubiłem tego gościa. Po prostu wcale jak on robi, mają takie coś fajnego w sobie. No jest mega wysoki, zdaje mi się to wygląda. Dominate.
Ta trójka generalnie posadziła trochę mecz już przy samym końcu. Było blisko, ale już jaka trójka mi siadła, to... Dobrze, mamy zakończenie. Chyba niestety nikt nie trafił z wynikiem. No i cóż, ile tam było? 84-75 dla Kinga. Gratulujemy. Sport. Co? Sport. Ale jakby, wiecie, to jest właśnie sport. Jedna akcja decydowała tak naprawdę o wyniku. I to jest to, że nigdy nie patrzcie tylko na wynik końcowy, bo można powiedzieć, że to pewna wygrana jakby Szczecina. No, no, no. A w zasadzie to kilka ostatnich akcji zadecydowało o finalnym wyniku, więc... W sporcie zawsze te liczby nie oddają tego, co się działo faktycznie na parkiecie, nie? Dlatego patrzymy na wyniki kwart i tak dalej, bo wtedy to troszkę pokazuje bardziej, co się działo. W sumie to prawda, bo jak ja często patrzę, znaczy często, kiedyś jak sprawdzałem wyniki NBA meczów i jakbym zobaczył tak 84-75, to myślałem, że tak raczej easy money, a będąc tutaj na meczu widząc to, to tak finalnie nie jest. Więc tak. Dziękujemy za oglądanie. Play-offy, jak widzicie, są ciekawe. Mamy teraz 2-1 dla Szczecina. I teraz wiecie, kolejny mecz jest w niedzielę też tutaj. I to będzie znowu we Włocławku. Czyli kibiców będzie znowu sporo. Drużyna będzie chciała się na pewno odegrać. Więc zakładam, że możemy mieć 2-2. I kolejny mecz w Szczecinie. Kibice ze Szczecina, chapeau, że przyjechaliście. Pozdrawiamy. No i co? Trenujcie ciężko, pozdrawiam, Grabo i... Basia, pamiętajcie o konkursie, piszcie ulubiony koszykarz PLK, piła z autografami czeka. Dokładnie, ta piła jest serio kozacka, sam taką sobie wziął. Dawajcie lajki w górę i suby. Elo! Korek, o którym wam wspominałem.